W naturze nie ma ani nagród, ani kar. Są konsekwencje. Robert Ingersoll. Nazywam się Jadwiga Korzeniewska, a to jest podcast bez zadyszki. O tym, jak niespiesznie wzrastać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszam. Przed nami szesnasty odcinek, i zarazem kolejny, w którym wykorzystam archiwalne materiały z mojego bez zadyszki, newslettera pisanego ze swadą. Zgodnie z zapowiedzią, te odcinki będą krótkie, na temat i do przemyśliwania. Podejrzewam, że kojarzysz obraz Matejki, na którym poseł Tadeusz Rejtan drze na sobie szaty w proteście przed rozbiorem Polski. Rejtan faktycznie okupował sejmową salę przez blisko 40 godzin, bez wody i bez jedzenia, nim dowiedział się, że król przystąpił do targowicy. Jak Rejtan się wtedy czuł? Co myślał? Czy żałował tego, że powiedział posłom: depczcie moje ciało? A oni faktycznie tak zrobili. Jak było mu z tym, że musiał wyprosić u posłów zaborczych mocarstw odstąpienie od nałożonych na niego uprzednio kar, na przykład od konfiskaty rodzinnego majątku? Historia tego, jak Rejtan w bezsilnym proteście stanął nie tylko w obronie ojczyzny, ale także w obronie własnych wartości, stała się znamiennym przykładem patriotyzmu i działania w obronie autonomii. Została utrwalona na płótnach, w piosenkach, w prozie. A czy znasz ciąg dalszy tej historii? Rejtan powrócił do rodzinnej miejscowości. Nigdy nie założył rodziny. Poczucie osobistej klęski. Poczucie osamotnienia i wyobcowania doprowadziły go do choroby psychicznej. Po kilku latach zmagań z chorobą, popełnił samobójstwo. Pochowano go w rogu ogrodu, bez nagrobka, którego doczekał się dopiero po latach. Nie ma po tym śladu na płótnach, w piosenkach, ani w prozie. Odkrywanie tego, co jest dla nas ważne, co nas karmi, a następnie postępowanie w zgodzie z naszymi wartościami, jawi się bardzo romantycznie. Jest jak ten rejtan na płótnach, w piosenkach i w prozie. I często faktycznie człowiek ma dzięki temu poczucie sensu i satysfakcji, którym towarzyszą fajerwerki. Brokat splendoru oraz strzały korków szampana. Ale bywa też tak, że to życie w zgodzie ze swoimi wartościami oznacza samotny powrót do domu, ciszę świszczącą w uszach i dojmujące poczucie bycia wyobcowaną gdzieś na obrzeżach stada. Tego nie zobaczysz na płótnach, w piosenkach i w prozie. Ba! Nie zobaczysz tego także w mediach społecznościowych, gdzie wszyscy są szczęśliwi, efektywni, zawsze im się chce, no i są tak bardzo zadowoleni z życia. Czasem bywa i tak, że między naszymi poszczególnymi wartościami, potrzebami i motywacjami są konflikty. To trudne momenty, bo. Każda decyzja potencjalnie wiąże się z jakimś kosztem. Nader często koszty te poznajemy dopiero wtedy, gdy decyzja już zapadnie. Niepewność tego, co dalej sprawia, że podejmowanie decyzji bywa trudne, ale nie dla wszystkich. Dla tych, którzy mają wysoką odporność psychiczną w obszarze podejmowania ryzyka, będzie to kolejny zastrzyk adrenaliny. Więc chętnie po niego sięgną. Ale dla tych, którzy mają niską odporność psychiczną w obszarze podejmowania ryzyka, konieczność podjęcia decyzji jest jak stanie na rozdrożu dróg w butach z betonu. Osoba o usposobieniu raczej optymistycznym powie sobie będzie dobrze. Osoba o usposobieniu raczej pesymistycznym będzie się zastanawiać, co kiedy i jak bardzo może pójść nie tak, bo że po drodze coś się zepsuje, tego jest pewna. I wiesz, nie ma tu tak naprawdę nastawień i postaw lepszych albo gorszych, bo każda z nich ma swoją drugą stronę medalu. Jakże często patrzymy na tę stronę medalu, która pięknie połyskuje w blasku dnia, skrzętnie pilnując, by nie spojrzeć na tę drugą. Bo gdybyśmy już na nią spojrzeli, to musielibyśmy zmierzyć się z myślą, że to, co widzimy, co myślimy i czego doświadczamy, to tylko wycinek rzeczywistości. Jak w takim razie mogłyby wyglądać drugie strony medalu um, osób o różnych tendencjach? Osoba o usposobieniu raczej optymistycznym mogłaby przeoczyć potencjalne przeszkody albo przeszacować swoje możliwości, tym samym biorąc na siebie zbyt dużo. Z kolei osoba o usposobieniu raczej pesymistycznym ma szansę wyłapać potencjalne przeszkody i zawczasu przygotować dobry plan awaryjny. Jako osobie wrażliwej Dużo przemyśliwującej, zdarzało mi się wpadać w paraliż decyzyjny. Im bardziej znacząca w skutkach wydawała się decyzja, tym dłużej rozważałam możliwości, nawet wtedy, gdy były tylko dwie. A przecież nie sposób we własnej głowie przeanalizować wszystkich możliwości i kombinacji. Nie da się też na zasadzie prewencji zabezpieczyć wszystkich potencjalnych pułapek. Nie wspominając już o tym, że zawsze może się pojawić zmienna życie. Nagła, losowa sytuacja, na którą zwykle mamy niewielki wpływ lub nawet nie mamy żadnego, a która ma duży wpływ na nas. Samo myślenie o tym wszystkim powoduje, że można dostać zadyszki. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co może być użyteczne, abym miała większy komfort psychiczny przy podejmowaniu decyzji. I oto co wymyśliłam. Po pierwsze, postawiłam granice na przemyśliwanie. Czasem to są granice. Hmm, czasowe, czyli daję sobie określony czas na to, by poukładać pewne sprawy w głowie czy zasięgnąć informacji. Czasami to granice ilościowe, czyli na przykład to, z ilu źródeł informacji skorzystam, nim podejmę decyzję. Po drugie, dałam sobie przestrzeń na to, że mogę się pomylić i podjąć decyzję, której skutki mogą być nieprzyjemne i że nie świadczy to o mnie jako o osobie. To szczególnie ważne dla perfekcjonistek, które mają nieużyteczne przekonanie, że muszą być nieomylne, idealne i zawsze w punkt. A jeśli nie będą, to znaczy, że są do niczego albo że coś jest z nimi nie tak. Po trzecie, dałam sobie odnawialny kredyt zaufania, że w danym momencie, mając takie, a nie inne zasoby, dokonuje najlepszego możliwego wyboru to zmieniło moje podejście do podejmowania decyzji i skróciło ten proces tylko tyle i aż tyle trzy punkty na zakończenie jak zwykle mam dla ciebie pytania coachingowe dziś będą to tak zwane pytania kartezjańskie które mogą ułatwiać podejmowanie decyzji tam, gdzie w pytaniach jest X, możesz wstawić dowolną opcję, jaką rozważasz. Pierwsze: co się stanie, gdy wybiorę opcję X? Drugie: co się stanie, gdy nie wybiorę opcji X? Trzecie: co się nie stanie, gdy wybiorę opcję X? Czwarte. Co się nie stanie, gdy nie wybiorę opcji X? I piąte pytanie. Ostatnie. Co z tego odcinka bierzesz dla siebie? To tyle na dziś. Dzięki Tobie wiem, że tego podcastu słuchają minimum cztery osoby. Ja, montażysta, moja mama i Ty. Jeśli treść tego odcinka była dla ciebie wartościowa i użyteczna, polub go albo podziel się nim w mediach społecznościowych. W opisie odcinka znajdziesz link do ufundowania wirtualnej kawy. Z góry, z dołu i z każdej innej strony dziękuję za twoje wsparcie. A jeśli ten odcinek podcastu poruszył w Tobie ważną strunę, nie wahaj się do mnie napisać. Podcast Małpa Jadwiga Korzaniewska. crop